Pomysł Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy polega na tym, że chcemy zebrać wszystkie środowiska w jednym miejscu. Dlatego na kongresy przyjeżdża ponad 400 uczestników, zarówno przedsiębiorców, jak i naukowców, i nie tylko z Polski, ale z całej Europy, ale przede wszystkim przedstawiciele rządu, przedstawiciele administracji. I dzięki temu nawiązaliśmy dialog, którego w Polsce przez lata brakowało. Czwarty Europejski Kongres Mobilności Pracy był rekordowy chyba pod każdym względem. Przede wszystkim pod kątem ilości uczestników, po drugie ze względu na ilość warsztatów dla przedsiębiorców, po trzecie ze względu na ilość prelegentów i na osoby, które udało nam się tutaj zgromadzić. W tym roku mieliśmy największy autorytet europejski w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, panią profesor Barnard. Mieliśmy badacza, który na zlecenie Komisji Europejskiej przeprowadził największe w historii badania na temat zjawiska i mechanizmu delegowania pracowników. Mieliśmy najważniejszych europosłów, mieliśmy przedstawicieli rządu, mieliśmy liczną reprezentację trzech ministerstw i też rekordową ilość przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,